po co w ogóle interesować się, czy nawet studiować teologię? Wiesz, to zależy od tego, czy się jest człowiekiem wierzącym, czy niewierzącym. Ja bym powiedział, że to jest podstawowe pytanie. Bo jeżeli jest się człowiekiem wierzącym, to myślę, że w naturalny sposób, w którymś momencie, jeżeli jest się świadomie wierzącym człowiekiem, w naturalny sposób, w którymś momencie człowiek zaczyna uprawiać teologię. Nie fachowo, nie metodycznie, ale zaczyna uprawiać. Słuchaj, weźmy taki przykład, prosty. Ktoś w pewnym momencie zadaje sobie takie pytanie. Dobra, modlę się codziennie, prosząc Pana Boga o zdrowie, nie wiem, o to, żeby zdać egzamin, nie? No ale jak tak chwilę o tym pomyślę, więcej, głębiej, to mogę zadać sobie takie pytanie. No tak, ale jeżeli jednocześnie wierzę, że Bóg jest dobry i wszechwiedzący, to po co ja mu to wszystko mówię? Nie? Jakby po co? To co? To aha, to mam się przestać modlić? To w te wszystkie intencje, które wypowiadam, to właściwie można by sprowadzić do intencji być może tej, którą mamy w Ojcze Nasz, bądź wola Twoja i tyle? Czy jednak ma sens modlitwa, prośby? No i to jest pierwsza rzecz. No ilu byśmy mogli spytać o to wierzących, którzy byliby w stanie na to pytanie odpowiedzieć, nie? A tu się zaczyna teologia tak naprawdę od takich rzeczy. I to pytanie nie musi zadać egzaminator na studiach, może zadać dziecko, które po prostu wchodzi w wiarę, zadać to pytanie swojemu rodzicowi. I teologia jest właśnie po to, żeby umieć z takimi pytaniami się zmierzyć, nie? Żeby umieć na takie pytania odpowiedzieć. Także jak jest się wierzącym, to w sposób naturalny człowiek zaczyna w pewnym momencie myśleć teologicznie, a czasami jest pytany przez kogoś o pytania teologiczne, przez własne dziecko, nie? Przez być może męża albo żonę, którzy są niewierzący na przykład, nie? Dlaczego ty chodzisz do tego kościoła i takie rzeczy robisz? Człowiekowi poszukującemu, bądź nawet niewierzącemu, studiowanie teologii pomoże w przybliżeniu się do Boga, czy może w jakimś sensie nawet przeszkodzić? Ja muszę powiedzieć, że sam byłem bardzo zdziwiony i bardzo zaskoczony tym, jak jeszcze poza Polską, będąc, mieszkając w Stanach Zjednoczonych, widziałem, że w jednym z bardzo takich poważnych uniwersytetów studentami Divinity School, czyli powiedzielibyśmy dziś u nas teologii, są studenci absolutnie często niewierzący, zupełnie indyferentni religijnie. I to było dla mnie ciekawe, ale pytałem ich, dlaczego wybrali studia teologiczne jako swój, jak to się tam nazywa, majority program studiów. Oni mieli wielką intuicję, że żeby zrozumieć kulturę zachodnią, trzeba znać teologię. Dlatego, że bez znajomości teologii większość sporów, które się w tej kulturze pojawiły, ale też większość sztuki, która została wygenerowana przez tę kulturę, jest po prostu niezrozumiała. Nie, jest po prostu niezrozumiała. Bez teologii my tej kultury nie rozumiemy. Oczywiście to nie jest ta teologia, o którą nam chodzi, ta najgłębiej rozumiana, ale można jako niewierzący studiować teologię. A teraz to pytanie drugie, które zadałeś, czy to nie szkodzi, tak, studiowanie teologii. To jest taki mit, nie wiem, czy się z nim spotkałeś, ale ja kilkakrotnie to słyszałem, że jak człowiek chce stracić wiarę, to najlepiej pójść na teologię, nie? To jest... albo na biblistykę, to już w ogóle można stracić wiarę. Myślę, że spokojnie, to znaczy, że tej wiary nigdy nie było, jeżeli przez poznawanie się ją traci. Nie, myślę, że można zdobyć większą świadomość wiary. I to jest jakby istota. Powiedziałbym tak, że studiowanie teologii jest też czymś bardzo naturalnym, jeżeli właśnie nasza wiara jest żywa. Jeżeli wiara jest relacją międzyosobową, to w sposób naturalny ja chcę poznawać osobę, z którą jestem w relacji. Nie? I po to jest teologia. To nie jest nic więcej i to nie jest nic mniej, powiedzielibyśmy. A czy teologia, która jest pewnym gmachem, który urastał przez historię, nie jest czymś takim, że jak się przyjrzymy bliżej temu procesowi tworzenia się tego pięknego dzisiaj, które obserwujemy w gmachu, czy gdy ktoś by się przyjrzał temu procesowi, zobaczył, ile tam było ludzkich zakrętów, ludzkich cech, ludzkich różnych ułomności w trakcie różnych kłótni,
Czy to by jednak nie zakłóciło jakiegoś podejścia do tego, że dzisiaj mamy świętą teologię, którą musimy poznawać, przyswajać, która nas prowadzi do Pana Boga, jak tutaj powiedziałeś pięknie. Czy jednak właśnie ten ludzki aspekt w tym tworzeniu się teologii no nie byłby czymś takim, co by w jakimś tam sensie mogło człowieka od tej teologii odstraszyć, czy zadać w ogóle pytanie o sens tych prawd wiary, w które dzisiaj wierzymy? Tak, to co powiedziałeś, tak powiedziałeś bardzo delikatnie i oględnie. W sporach teologicznych było też trochę zbrodni, było też dużo pieniędzy, było też dużo walki o wpływy. Tak, było dużo niegodziwości. I to jest rzeczywiście niewątpliwie również część kształtowania się tego gmachu teologii, jak wspomniałeś. Czy to jest coś złego, że się to poznaje? Absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że mam wrażenie, że nawet dobrze, że bardzo dobrze jest to poznać, bo my czasami chcielibyśmy naszą wiarę odcieleśnić, to znaczy zrobić z niej coś takiego, jakby to powiedzieć, pisanego błękitnymi literami albo złotymi literami na błękicie nieba. Nie, teologia, tak jak objawienie, jest bosko-ludzkie. I ten element ludzki z jego słabościami i grzesznością jest w teologii. Absolutnie nie da się tego ukryć. I powiedziałbym, bardziej zachwycające jest to, jak pomimo tych wszystkich niegodziwości naszych, ludzkich, realnie i tych często ambicji, i tych często mieszania się teologii i polityki. Nie? Już pierwszy sobór w Nicei w 325 roku, to jest naprawdę sobór, w którym zazębia się wiara i polityka bardzo. I pomimo tego wszystkiego Pan Bóg potrafił prosto wyjaśniać nam swoje objawienie w teologii. To jest piękne, ale to nie jest bajka, teologia nie jest bajką dla grzecznych dzieci. Nie? To nie jest, tak, to jest bardziej historia, powiedziałbym, gangsterska niż anielska. Tak, zdecydowanie, bo ludzka, nie? Bo ludzka. To jak najbardziej tak, ale to jest trochę, powiedziałbym, z tą ludzką grzesznością również w teologii, czy może nawet czasami przede wszystkim w teologii, jest trochę tak jak z wypowiedzią Mefistofelesa faustowskiego, który mówi w pewnym momencie, jam jest cząstką tej siły, która zła pragnąc dobro wciąż czyni. Nie? Wyznanie diabła Goethego. Ja myślę, że tak jest w teologii też, że te brudne karty często naszej działalności teologicznej, chociażbyśmy się, nie wiem, jak starali, to Pan Bóg swoją prawdę z nich wyprowadzi. Pomimo, nie dzięki, tylko pomimo temu wszystkiemu. Twoje rozumowanie zmierza też do tego, żeby mnie przekonać i naszych widzów, że czym bardziej poznajemy Pana Boga, tym mocniej Go kochamy. I w tym miałaby teologia, rozumiem, wydatnie pomóc. Zobacz, że jednak takie publiczne postrzeganie teologii, no ze słowem miłość, tak nie bardzo się kojarzy. Tak, i właśnie o to mi chodzi. Myślę, że to bardzo dobrze ująłeś. Raczej powiedziałbym, że z miłością się nie kojarzy i z pobożnością się nie kojarzy, nie? Że, no właśnie. Nie? Mamy taki obraz w głowie, że jakby to ująć, człowiek wierzący, kochający Pana Boga i pobożny, to jest z jednej strony, a z drugiej strony to jest teolog, który specjalnie nie jest taki za bardzo pobożny, ale jest raczej jajogłowy. No to jest niestety karykaturalny obraz. Nie? I to już od samego początku chrześcijaństwa bardzo teolodzy przestrzegali, to tacy, których byśmy o to nie posądzili, jak Tertulian, przed zbytnim, jakby to powiedzieć, zbytnią niefrasobliwością w braku odpowiedzi na trudne pytania teologiczne. Dlaczego? Dlatego, że no mamy wezwanie w Piśmie Świętym. Bądźcie gotowi do obrony tej nadziei, która w was jest. To jest wezwanie do teologii. I proszę zwrócić uwagę, to jest ten moment, że my wiele mówimy o misyjności Kościoła, wiele mówimy o takich rzeczach, ale ta misyjność się zaczyna wtedy, kiedy ktoś w pracy zada mi pytanie o to, na przykład, a jak to jest, że Bóg Starego Testamentu to taki zły, a Bóg Nowego Testamentu to taki dobry? Nie? I czy ja jako chrześcijanin będę w stanie opowiedzieć swoją wiarę temu człowiekowi, który mnie pyta, być może siedząc biurko ze mną w pokoju, w biurze, że nie, że to jest jeden Bóg? Nie? Czy ja będę mógł to wytłumaczyć i wyjaśnić? I
to nie, powiedziałbym, to w żaden sposób nie umniejszy mojej pobożności ani mojej miłości, tylko pozwoli mi przekazywać ją po prostu innym. Nie? Oczywiście jest teologia, która pewnie może być, że tak powiem, nudna, nużąca, odciągająca od wiary, ale to jest po prostu słaba teologia, a nie teologia w ogóle. Nie? A czy ta teologia uprawiana akademicko, ona jest do przełożenia na taki język bardziej popularny i człowiek, który powiedzmy sobie nie przyjdzie na Akademię Katolicką studiować, ale chciałby postudiować, czy ma takie źródła, na początku może popularno-naukowe, do których mógłby sięgnąć i czy w ogóle widzisz sens w takim zaczynaniu studiowania od źródeł nie stricte naukowych, akademickich, ale właśnie popularno-naukowych, takich na przykład, które są dostępne na różnych kanałach YouTube'a, między innymi na kanale naszej uczelni. Koniecznie, powiem więcej nawet i tu zwrócę się do przykładu. Teologia właściwie do XIII wieku była teologią nie, którą uprawiali teolodzy dla teologów, tylko zazwyczaj uprawiali ją pasterze dla ludu. Nie? Pisma teologiczne Augustyna to są oczywiście te wielkie dzieła, takie jak Państwo Boże, prawda? Ale treść teologiczna kazań Augustyna, kazań do ludu, które głosił w malutkim, jak na dzisiejsze standardy, znacznie mniejszym niż większość kościołów w Warszawie, w malutkim kościele w Hiponie dla powiedzmy 150 osób, to są najpoważniejsze dzieła teologiczne, jakie mamy do tej pory. Więc powiedziałbym, teologia jak się za bardzo stroi w taką suknię hermetycznego języka, przesadnej, powiedziałbym, naukowości, takiej udawanej naukowości, tak to jest błąd teologii. Tak, ta suknia do tej, jakby to ojciec profesor Jacek Sali powiedział, ta suknia do tej matrony nie pasuje. Ja, może ona jest piękna w ogóle, ale teologia nie może stracić kontaktu z żywym, wierzącym kościołem. Nie? I w tym sensie tak, zdecydowanie trzeba sięgać po te rzeczy, które nam popularyzują teologię. I czy to będą filmy na YouTubie, nawet na naszym kanale Akademii, czy to będą książki, czy to będą artykuły. Świetnie. Rekolekcje mogą być bardzo teologiczne. Nie? To, czy coś jest teologiczne, czy nie, nie zależy od formy, powiedziałbym, czy to jest dla szerszego odbiorcy, czy węższego, tylko zależy od treści, nie? Tak naprawdę. A forma jest tylko służebna. Więc jestem jak najbardziej dobrze spopularyzowaną teologią. Czyli według ciebie teologia, jeśli wejdziemy w nią głębiej, to będzie nas prowadziła właśnie bliżej Pana Boga, bliżej nieba, bliżej Jego miłości i będzie nas prowadziła także do piękniejszej egzystencji, a nie pociągnie nas w stronę jakiegoś dumania w chmurach, rozważania skomplikowanych pojęć, grzebania się w różnych niuansach i gdzieś właśnie odciągania nas od tego, co jest życiowe. To jest też Twoja teza w tej rozmowie? Zdecydowanie, tylko oczywiście chciałbym jedną rzecz też podkreślić, że to, co się zarzuca teologii, że może nas odciągnąć od takiego normalnego życia, zamknąć nas w jakiejś bańce, no wiesz, to jest zarzut być może niekiedy słuszny, czy może być słuszny, ale przecież nie tylko wobec teologii. A nie znamy form pobożności, które nas odciągają od normalnego życia, które sprawiają nie to, że przemieniamy nasze życie, tylko przepraszam, ale dziwaczejemy, no przecież formy pobożności też to mają, bo niestety też mają taką możliwość, bo to nie jest kwestia, czy to jest teologia, czy to jest pobożność, czy to jest coś innego, tylko to jest w naszym sercu. Nie? Czy my wykorzystujemy coś, żeby się do Pana Boga zbliżać, czy żeby się oddalać. Nie? Więc teologia nie ma, jakby nie jest tu różna pod względem pokusy od pobożności, od duchowości, od bardzo różnych rzeczy. Ma te pokusy jak wiele innych płaszczyzn. Czyli rozumiem, że teologia w pewnym sensie jest przez Boga chciana, tak? Jego objawienie i późniejsza tradycja Kościoła, Pismo Święte, które czytamy, rozwijamy, w pewnym sensie się domaga
teologii, tak? Powiem ci więcej, i to już tak zupełnie na poważnie i powiedziałbym niepopularnie, ale myślę, że to jest ważna sprawa. W tej klasycznej teologii ojców Kościoła i w teologii średniowiecznej mówiło się, że jest jeden prawdziwy teolog. To jest Słowo Boże, druga osoba Trójcy Świętej, Syn, Słowo, czyli ten, który poznaje w pełni Ojca. To jest teolog. Stąd mamy Theos, Logos, Bóg, Słowo. I właściwie teologia nie jest niczym innym niż uczestnictwem człowieka, wejściem człowieka w jedność z jedynym teologiem, jakim jest Jezus Chrystus, druga osoba Trójcy Świętej. Więc trudno powiedzieć, żeby to było coś, co, jakby to powiedzieć, co może nam szkodzić, czy co może naszą wiarę jakoś podważyć, czy podpiłować. No chyba argumentem za tym rzeczywiście jest to, że wielu teologów było świętymi. Tak, oczywiście. I to mało tego, to zwróćmy uwagę, że z tych największych teologów to właściwie wszyscy byli świętymi. Z tych największych teologów wszyscy byli święci. I to nie jest tak, że to było przypadkiem. Nie? To nie jest tak, że oni byli świętymi na takiej zasadzie, że do 15 robili teologię, a później szli się uświęcić. Czyli za inne rzeczy się uświęcić. Za inne tak, rzeczy. Tak, pomimo tej teologii był co prawda teologiem, ale porządny człowiek, nie? I święty. Nie, to tak nie działało. Oni się uświęcali swoją teologią. I dlatego byli świętymi, że po prostu poznawali Boga, a poznanie rodzi miłość. Nie ma miłości bez poznania. No wyobraźmy sobie, że kochamy kogoś, kogo nie znamy. Nie ma takiej możliwości w ogóle. Nie? I wyobraźmy sobie, że nie chcemy poznać kogoś, kogo kochamy. To też byłaby aberracja, nie? Dziwne. No tak to działa. To jest tak proste, aż tak proste. Nie, w sensie nie powiedziałbym banalne, tylko właśnie szlachetnie proste. Czyli podsumowując, rozumiem, że czym więcej teologii, tym więcej miłości i tym więcej świętości. Dokładnie tak. Jeszcze tylko dodam, że tym więcej miłości i do Pana Boga, którego bardziej poznajemy, jak Go poznajemy, nie da się Go nie kochać, bo jest wspaniały, a to jest istota poznania teologicznego, ale to też więcej miłości do ludzi. Nie? Bo to jest ten moment, że jeżeli ja znam teologię, to ja potrafię o swojej wierze mówić innym, czyli potrafię ją przekazywać. A mam wrażenie, że my będziemy już coraz bardziej żyli w takim świecie i chyba trochę żyjemy w takim świecie, gdzie ta wiara już nie jest oczywista, nie? Że to już nie jest tak, jak było jeszcze 20 lat temu, że kultura, społeczeństwo, zwyczaje przekazywały nam wiarę, jakby tak nie do końca nawet byliśmy świadomi do tego, w to, co wierzymy, ale chłonęliśmy to z otoczenia. Myślę, że to się skończyło. I dlatego tym bardziej będziemy potrzebowali ludzi, którzy będą w stanie, nie duchownych, właśnie świeckich, którzy będą w stanie opowiedzieć wiarę tak, żeby ktoś to zrozumiał, co mówią i był w stanie z tym zgodzić się, a może nie zgodzić, ale był w stanie w ogóle to zrozumieć. I po to jest teologia, żeby móc opowiedzieć o swojej wierze, a to jest aktem miłości bliźniego. Bardzo ci dziękuję za tą dzisiejszą opowieść. Dzięki.